Dużymi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Gorących Serc zagra również w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przygotowania do ostrowieckiego finału idą pełną parą. Sztab 90, jeden z najstarszych sztabów działających i najdłużej w Polsce, rozpoczął swoje prace już w październiku. Sztab został zarejestrowany w tej chwili. No, jesteśmy już na, można powiedzieć, na najwyższych obrotach, bo finał za niecałe 3 tygodnie. Na Ostrowieckiej ulicy 28 stycznia wyjdzie 30 wolontariuszy. Osoby chętne mogą się jeszcze zgłaszać do 16 stycznia do siedziby Ostrowieckiego Sztabu w OŚP. Jak co roku dzieci, młodzież i dorośli będą zbierać na konkretny cel. W tym roku to płuca po pandemii. Zakupiony przez Fundację Jurka Owsiaka sprzęt trafi na oddziały pulmonologii. Można finał wesprzeć również dołączając się do naszych aukcji na Allegro, albo licytując lub przekazując jakieś przedmioty. Pierwsze aukcje już wystartowały, już licytujemy. Będziemy licytować na pewno do kilku dni po finale, ale im więcej tych sprzętów będzie, tym te aukcje będą się wydłużać. Można wesprzeć 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również zakładając puszkę stacjonarną, czyli puszkę, która już od dzisiaj nawet może stać w punktach usługowych, sklepach, salonach, tam gdzie ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Również od kilku lat przyjęta forma wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to e-skarbonki, czyli zbieramy przez internet do skarbonek wirtualnych i tam również można wpłacać datki. Licytacje prowadzone będą podczas koncertu i wielkiego finału, a ten odbędzie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury, który notabene nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do Ostrowieckiego Sztabu mieszkańcy miasta przynoszą swoje prace czy pamiątki, by wesprzeć orkiestrę. To jest warstwami, to jest tak, jedna warstwa, druga, trzecia, i to, pod spodem. I to wychodzi wtedy taki obraz. Jak co roku będzie można zlicytować gadżety orkiestrowe? Kubki, koszulki, czapki, kalendarze. Już mamy vouchery na słodkości, mamy na zabiegi kosmetyczne, do siłowni, więc można będzie zadbać też i o swoją kondycję. Będą również akcenty sportowe, no i oczywiście ogranicza nas tylko wyobraźnia w zasadzie mieszkańców i darczyńców to, co będzie do licytacji. Podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim zebrano 257 000 19 zł i 69 groszy.